Top 4 atrakcje o trudnym poziomie trudności dla zaawansowanych gości w Energylandii. Atrakcje i rollercoastery potrafią wzbudzić największe emocje, dopaminę, strach czy adrenalinę. Dlatego zalecane są dla osób, które szukają najmocniejszych wrażeń i nie boją się ani dużej szybkości, ani wysokości, czy też ogromnych przeciążeń. Przemieszczaj się wygodnie po filmie, korzystając z rozdziałów zamieszczonych w opisie, ponieważ do każdej atrakcji masz pokazane wejście i wyjście, a także, jeżeli to możliwe, to przejazd z przodu i z tyłu. Miłego oglądania. Atrakcja, obok której się znajdujemy, to Space Booster znajdujący się w strefie ekstremalnej. I ten Space Booster ma numer atrakcji 49. Ale oprócz numeru atrakcji warto też wspomnieć, że producentem jest Fabric Group. A prędkość tego młota to 100 km na godzinę. Jego wysokość to 40 metrów, czyli jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to naprawdę jest tutaj mocno. Przeciążenia to 4G, a przepustowość jest tutaj również ciekawa, bo jednorazowo zabiera aż 8 osób. Na dole jest 4, tylko po różnych stronach. Po prostu odwrotnie do siebie siedzą po dwie osoby. Zresztą zaraz to pokażę też w filmie. A teraz chcę Wam pokazać, jak bardzo jest to ekstremalne i jak to teraz jedzie. Zobaczcie. Tak to wygląda. O ja. Jak to się zaczyna rozkręcać, to się robi naprawdę. Spróbujemy skupić się na jednym takim wagoniku. Nie wiem, czy to film oddaje, ale... Musicie mi wierzyć, że jest naprawdę, ale to naprawdę mocno. Yeah. Tak to właśnie wygląda. Powiem Wam, to jest atrakcja, na którą ja dosłownie nie chcę wchodzić, bo strasznie się boję tego Space Boostera i wolałbym nie wchodzić, ale czego się nie robi dla widzów? Naprawdę, czego się nie robi dla moich widzów? To, co widać tutaj, to może nie jest aż tak imponujące, jak tam jest właśnie się w tym wagoniku, ale zobaczcie, do góry nogami praktycznie co chwilę, co chwilę. To dosłownie standard. I za moment będziemy musieli tam wejść. Ale jak widzicie, przejazd nie jest dosyć długi. Teraz z racji pewnie dlatego, że są dosyć spore kolejki, ale zwykle przejazd trwa tutaj między 2 a 3 minuty. No a teraz były to na pewno niecałe 2, jeżeli nawet nie 1 minuta. No ale cóż. Mała przepustowość atrakcji, więc muszą to często zmieniać. No i gdy zmieniają wagonik, to ten sobie jedzie na dół, a ten tam zostaje do góry, więc przez chwilę macie lęk wysokości. Albo na początku, albo na końcu, ale to jest nieuniknione, po prostu. Dobrze, także teraz trzeba przejść do tej atrakcji, choć bardzo tego nie chcę robić. Ale dobra, czego się robi dla widzów. Lecimy. Dzieci są, proszę.
panem. Tak. Był pan na tym? Był pan? Tak, byłem. Oj, przerąbane. Mocno naciskają, nie? No. Kurde. Ja tego nie lubię. Ale kiedyś to trwało 3 minuty, nie? Teraz jest minutę. Taki tak? Ten, no. Ja nawet nie pamiętam. No. Nie, ale 3 minuty to się nie da, ale tą minutę to jeszcze człowiek wytrzyma. Co roku tu jesteśmy, ale syn do tej pory jedyny. No, no. Hyperion, Zadra, nie ma problemu. No, no. Na to się boi dać. Ja też, ja też. No nie, no. Masakra. No, jeszcze mam lęk wysokości. No to odważnie. O Jezu. Dobra, na razie spokojnie będzie. O Boże. A, bo to się zaczęło. Tak. Ja myślałem, że wymiana osób. A nie. O cholera. O ja! O ja! Te mrowienie w nogach, nie? O jest! O Boże. O ja pierdziel. No i koniec. Nie było tak źle. No, ale to jest takie dziwne ciśnienie, tak, zmienia się tak. W uszach, w nogach, czuć dziwnie to. No, teraz posiedzimy chwilę. No, widoki niezłe, nie? Tak. No, ale by było lepiej nie patrzeć. No, mocno, mocno. To takie jedno z bardziej ekstremalnych, nie? No. A roller coastery to nic, nie? Tak. Przy tym. Przynajmniej dla mnie. Dla mnie też nie, bo to jednak no. Roller coaster to do dołu, w lewo, w prawo, no, tak no, no. I tak w kółko, no. Nie? No tak, tak, tak. Nie wiem. Ten Space Gun, nie? Ta huśtawka też jest taka, co się tam w kręci. Aha, ten, no wiem. Aztec Swing, Aztec, nie? Podchodzi, no. No tam też są mocne przyciążenia. A bo tego nie lubię, co tu właśnie stoi. To też nie, tak. Tak, bo to jest okropne. No to w jedną stronę, nie? No, tylko, no. Kręci. No saka. I tam to w ogóle jest. O. No ale zator piękny. No. Chyba do jutra tak będziemy wisieć. No przecież kiedy się zablokowała tą łódeczką, co się płynie i potem wjeżdża tą łódką. Zablokowało się. Jak to były, nie patrz, w tamtym roku czy ale stanęli na górze tam. A tak też jest, że zaczynają się roller coastery i potem czekali, wszyscy panikują, nie? Jakiś serwis tam przyjdzie ogarnąć. No. No, zjeżdżamy. Niesamowite, ale nie było tak źle, jakby to było te 3 minuty. To by było. No, to tak. Nie, raz byłem te 3 minuty, to miałem dość, nie? O. Dobra, dało się przeżyć.
moja córka 8 lat i teraz weszła z żoną. No. Pierwszy raz zobaczyłem no, no, no. No i wychodzimy z tej okropnej atrakcji. Jeszcze słowem zakończenia chciałbym tutaj dopowiedzieć, że tym razem ta atrakcja jeździ dosłownie przez jakąś niecałą minutę. Kiedyś to było 3 minuty, dlatego tak się bardzo bałem, bo ja oczekiwałem tych 3 minut i powiem wam, te 3 minuty to by były mega okropne, ale ta minuta to jest do zniesienia, nie? To jest na spokojnie, na chillu. Da radę, nie? Da radę. Ale jakby to miało trwać dłużej, o widzicie, już się kończy, nie? Bardzo krótko trwało to i dlatego pewnie jest bardziej do zniesienia. No, jak ktoś ma lęk wysokości, no to powiem wam szczerze, no ma przerąbane, bo to nie będzie miłe. Ja, jeżeli ktoś nie lubi takiego mrowienia w nogach, albo w ogóle, że zatykają się uszy i tak dalej, to to też może nie być dla niego, ale z racji, że to tylko trwa minutę, to się da przeżyć, nie? Na spokojnie, nawet nie całą minutę tak kręci szybko. Dokładnie tak mierzyłem to 40-50 sekund, tak się tak szybko mega kręci, nie? Więc to się da przeżyć, na spokojnie. Ale pamiętam, jak jeszcze było kiedyś, że 3 minuty się to kręciło, to było nie do przeżycia. Jak jeszcze docisnęli pracownicy mega mocno, bo bardzo mocno dociskają, nie? No wiadomo, bezpieczeństwo, nie? Ale jeżeli tak mocno docisną, to człowiek ma dość, nie? To jeszcze ciężko się oddycha. Tym razem nie docisnęli tak mocno, ale było naprawdę okej było tym razem, nie? Ostatnim razem zapamiętałem to znacznie gorzej, bo to kręcenie się tak mocne trwało 2 minuty dokładnie, teraz minuta, więc już naprawdę to mocno skrócili. No i jeszcze wtedy byłem mocno dociśnięty, no to dlatego tak bałem się na to wejść. A tak, to teraz luz. Nawet nie wiedziałem, kiedy to się zakończyło, zaczęło tak naprawdę, więc no, myślę, że jest to do przeżycia, kiedy trwa to minutę. Kiedy 3, nie ma opcji. Nie ma opcji. Też bym tego nie przeżył. No, także tyle byłoby to ze Space Boostera. Wiem, że jest to jedna z atrakcji, której każdy się boi. Nawet pan, który obok mnie siedział, pozdrawiam serdecznie, jeżeli to ogląda, też się bał tego bardziej niż rollercoasterów. Rollercoastery to jest pikuś, nie? Przy tym wszystkim. Ale jednakże tutaj Space Booster jednak budzi taki stres i tak dalej, nie? No, więc jak on trwa tą minutę, idźcie. Bo myślę, że można to przeżyć na spokojnie. Jednakże jeżeli dłużej, to uciekajcie. No, chyba że to lubicie, to luz, nie? Słuchajcie, niektórzy w komentarzach pewnie teraz napiszą, że Space Booster to jest nic. Idźcie sobie na Azteka, albo na Zadrę, albo na Space Guna. Na przykład Space Gun też jest taki dosyć mocny, Aztek też jest mocny, jeżeli ktoś nie lubi przeciążeń, no to nie dla niego, nie? No. Jednakże myślę, że można to na spokojnie przeżyć, więc jeśli się boicie i widzicie, odmierzcie sobie na zegarku czy na stoperze w telefonie, jeżeli trwa to minutę, idźcie sobie, spróbujcie, bo myślę, że warto, nie? Fajny widok z góry jest też, więc czemu nie spróbować po prostu. No. Atrakcja, która właśnie znajduje się nad moją głową, to nic innego jak Aztek Swing o numerze 47, wyprodukowany przez SBF Visa. Jego przeciążenia to 4,5G, jak zresztą możecie zobaczyć. Jest to dosyć ekstremalne, bo to jest taka siła odśrodkowa, chyba się to nazywa. Przepustowość jego to 32 osoby, zatem ta atrakcja jest dosyć odporna na kolejki, no bo jednorazowo zabiera tak dużo osób. Oprócz tego, jeżeli ktoś przykładowo waży 75 kg, to tutaj odczuwa, że jest to 340 kg przez te przeciążenia. Także no to jest naprawdę, słuchajcie, mocne. Średnica tego koła, które widzicie za mną, może wydaje się mały na tym nagraniu, ale to jest 27 metrów. Dobra, koniec gadania. Przechodzimy do testu tejże atrakcji. Także zapraszam was do wejścia na Aztek Swing. Bye.
Zaczynamy. No i się zaczyna. Ale męczące są w ogóle te atrakcje. To by mnie nie Ha ha.
I jedziemy! Znajdujemy się aktualnie przed Hyperionem, którego partnerem w tym roku jest Pepsi. Hyperion to atrakcja, która ma długość 1450 metrów. Mało tego, wysokość to 77 metrów, ale to już pewnie wiecie. Ale mało osób wie, chociaż nie. Dużo osób wie, że 142 km na godzinę jedzie ta atrakcja. No i dostarcza masy frajdy, co nie? No a przyciążenie to 4,8G. No w sumie tego mogliście nie wiedzieć, jeżeli nie oglądaliście moich filmów. A tym razem będziecie wiedzieć. No a numer atrakcji to 141. Powiem wam szczerze, jako w tym sezonie poszedłem pierw na Hyperiona i no wrażenie robię naprawdę nieziemskie. Aż ciężko czasem to uwierzyć, że dalej po tylu latach robi takie ogromne na mnie wrażenie. No i dobra, możemy w takim razie przejść już do zjazdu. Hyperion to atrakcja, która powstała w 2018 roku i mimo swojego wieku nadal jest tutaj topową i szlagową wręcz atrakcją Energylandii. I powiem wam szczerze, pierwszy raz w tym sezonie poszedłem na Hyperiona, no i jak zwykle robi potworne wrażenie. No a teraz trochę danych technicznych. Jak dobrze wiecie, Hyperion jedzie z prędkością 142 km na godzinę na długości trasy 1450 m. Ponadto spada z wysokości 77 metrów. Jeszcze raz to pokażmy. Moment. O właśnie, 77 metrów. No i oczywiście przy przeciążeniach sięgających nawet 4,8G. Także to jest naprawdę sporo. No i oczywiście ten spadek jest 85-stopniowy. Także naprawdę całkiem sporo. Jak jesteście tam na górze, no to robi to duże wrażenie. Później przejeżdżacie przez tunel, gdzie tam od razu jest robione zdjęcie. Od razu tam na wyjeździe z tunelu, więc też miejcie to na uwadze, gdybyście chcieli sobie wziąć jakieś zdjęcie właśnie z tej atrakcji. No i co? Co tu więcej gadać? Przechodzimy do jazdy. Witajcie w stacji kosmicznej Hyperion. Thank you.
Ale tam też był włosy. Thank you.
Ja się kręcę. Yeah.
Będzie ciekawie. Sam z takim zdjęciem. O, nieźle. Pierwszego wziąłem Hyperiona i mam dość. O, zarówno przód, jak i tył. O, ciekawie. Ja się strasznie boję. Ale w ogóle jakoś ciebie takiej mocy nie wydaje. Ale się uszy zatykają? Dobra, jest ciekawie. O, za każdym razem robi wrażenie. No to jedziemy. O Jezu! No, było mocno. Im człowiek starszy, tym coraz mniej odporny na te kolejki. Chyba. O jajce. Nie no, niezłe, niezłe. O, Boże. Masa. Zobaczcie na tą ogromną drewnianą atrakcję. No myślę, że nie macie wszyscy zwątpienia, że jest to Zadra. Zadra o numerze atrakcji 154. Oczywiście wjeżdża ona na wysokość 63. O, czekajcie. No nie da się pokazać. 63,8 metra. No i co dalej? Długość trasy to imponujące, 1316 metrów, no film tego nie odda tutaj, nie odda, ale uwierzcie mi, że jest naprawdę imponująca długość trasy. No i kolejna rzecz, to przeciążenia dochodzą tutaj nawet do 4G, słuchajcie, do 4G dochodzą tutaj przeciążenia, to jest naprawdę sporo, a prędkość to 121 km na godzinę. Ogólnie wokół tej, w ogóle ta atrakcja teraz się nazywa, już wam mówię jak, bo zmienili nazwę tej atrakcji, to już nie jest Zadra, słuchajcie, tylko to już jest Made in Małopolska Zadra. Jakoś taki przedrostek dodali, Made in Małopolska Zadra. Więc no, ale to jest ogólnie dalej Zadra, jakby tylko, że ma chyba sponsora tego Made in Małopolska, rozumiem, bo pewnie, znaczy w tym roku też Pepsi ma Hyperiona, co nie? Dobra, no i co jeszcze chciałem tutaj wam właśnie dodać? Dodać to, że właśnie dużo tutaj pada takich opinii, że o, to jest drewna, to się zepsuje i tak dalej, no ale oczywiście
No, jest to nieprawda, ale właśnie dużo osób bardzo na samym początku boi się pojechać Zadrą. O właśnie, o Wilku mowa. Chyba nasza Zadra jedzie, słuchajcie. My też się dzisiaj nią przejedziemy, więc o, czy będzie ją widać? Postaram się, żeby było widać. Muszę wam to pokazać, ale nie wiem, czy to będzie widać. Czekajcie, może zbliżymy. Zoomujemy. O, mamy ją. Ale ona dopiero podjeżdża. No ten zjazd jest zawsze imponujący, trzeba przyznać. No sami zobaczcie. Oj. Teraz widać. No gdy się tak patrzy na to z dołu, to jest naprawdę straszne. No, z dołu, słuchajcie, jest naprawdę straszne. A, no tam do góry też jest straszne. Dobra, nie będę już tutaj was straszył, tylko po prostu może przejdźmy już do tej atrakcji. Zapraszam was w takim razie do przejazdu Zadrą. Przejście jest naprawdę całkiem długie. Nawet myślę, nie jesteśmy w połowie jeszcze przejścia.
No. Ja to odłożę, ja wiem. Okulary są porysowane. A muszę buzię zamykać, żeby żadnej muchy nie połknąć. No pięknie. Pan był już tu? Byłem, ale nie pierwszy. Okay.
jest moc. Jeszcze raz? Gdzie pan to publikuje? Kanał Candy na YouTube. K-E-N-D-I. 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 Okej, okay, dobra, dobra, zapamiętam. Dobra. Słyszycie, dziewczyny? Na pan opublikował, będzie opublikował ten zjazd. Także proszę, na YouTubie, no. Super. No nie, pierwszy to jednak jest. No, jest moc, jest moc. Ale Hyperion też daje na pierwszym. No tak. Ta szybkość. Te okularki. Robi swoje. No tutaj okularki psują trochę, nie? No. Super, super. Co, dziewczyny, jeszcze raz? To długo trzeba czekać na to pierwsze, ale i tak jest. Mhm, bardzo długo tutaj jest. Przez 2E, tak? Tak, tak, przez 2E. Nie, tylko pas. Zawsze to samo, że nie da rady zrykować. Tak, tak. Powiem ci, że się trochę wybierali kilka razy, już nie robię na mnie tylko wrażenie jak towar. No, no, tak, no, no. Tam już to go, nie? A tutaj zawsze już... Woo!
Jeszcze tak pachnie. No, ja już byłem trzy razy. Co się zepsuło, tak się nie zatrzymał, wiesz, to tam przez tego trzy minuty. O kurde, to byłoby dość. To jest to niszki. Ale mogliby coś już nowego, nie? Takie urządzenie. No, miało być takie tilt coaster. A nie widziałem. Nie, takie coś, co tory się tak wyzwoją. No. Co się zajęło? Właśnie anulowane chwilowo, nie? Może to będą jeszcze te. Pewnie kasy, wiesz. No to były czasy wcześniej, nie? No, wiadomo. Jak ja się dałem ten Hyperion, chyba tam 60 milionów euro, nie? No. Dramat, nie? No. Co powiedzieć, te ceny bilet, te to jest, wiesz, No tak. O! Co? Tak, no daleko. No i wychodzimy z atrakcji. Przejazd był z całkiem miłym panem, więc fajnie było. A co to za?